Cześć wszystkim, znowu pomimo 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, koniec obietnicą, schodzimy do tej świątyni. I zobaczymy, co tu się będzie działo. O, jest tu jakiś człowiek. Nie byłem tutaj od jakichś 5 czy 6 lat, kiedyś tu było naprawdę ładnie, jasno i ciepło. Dobra, porozmawiamy z tym gościem. Mężczyzna leży z plecami opartymi o ścianę, oświetlony niby blaskiem do gasającego kinkietów. Ma wychudzony, jakby lisi wygląd, a jego blada twarz jest mokra od potu. Jedno ramię zwisała luźno z boku, z rękawem przesiąkniętym krwią. Kiedy podchodzisz, patrzy na ciebie z niepokojem i krzywi się z bólu. Uważaj na siebie, jeżeli zamierzasz wejść do środka. To miejsce nie jest wcale takie opuszczone, jak mi się zdawało. Przyszedłeś oddać cześć swojemu bogu? Ponosi wzrok na Adera. Obdarza was pełnym boleści uśmiechem. Ryzykujesz nieco, prawda? Co sobie pomyślą mieszkańcy? Tutaj jest bezpieczniej niż na górze, nawet zważywszy na te wszelkie szczury. Świątynia jest nieco podupadła, prawdopodobnie tak jest lepiej, biorąc pod uwagę to, jakie mamy czasy. Nie jestem szabrownikiem, jeżeli za takiego mnie bierzesz, ani też jednym z jego współwyznawców. Chciałem po prostu spełnić dobry czyn, jednak i mam za to rozszarpane ramię. Może ty będziesz miał więcej szczęścia. Szczęścia z czym? Te ruiny były kiedyś świątynią Atasa rozerwanego boga. W dodatku wspaniała świątynia. Wyznawcy przybywali z całej krainy, a nawet z Redkaras. Z Redkaras ostatnio nie za bardzo. Do czasu wybuchu wojny, rzecz jasna. Chociaż nawet później przybywali ci bardziej uparci. Nie mieściło im się w głowach, że ich bóg był martwy. Dobra, mów dalej. Kiedy zaczęło się dziedzictwo, Lord Redrick stwierdził, że był zbyt miłosierny wobec wyznawców Eotasa. Przysłał tutaj swoich ludzi, aby ich zgładzili. Ich ciała zostawiono na dole, pod kupą kamieni. Następnie na rozkaz Redricka świątynię zamknięto. I taka pozostała na lata, aż do niedawna. Niż Lord Redrick ma nadzieję, że poświęci świątynię żyjącemu bogu, dzięki czemu uzyskamy przebaczenie i dziedzictwo dobiegnie końca. Ale dopóki do tego nie dojdzie, świątynia pozostanie niestrzeżona. I tutaj zaczyna się twoje zadanie. Ci kapłani może nie byli zbyt rozgarnięci, ale nie zasługiwali na taki los. Na śmierć w domu ich własnego boga. Nie mogę tego zaakceptować. Jeżeli zdołasz im zejść i odnaleźć ich szczątki, może będziesz mógł dokonać właściwego pochówku. To niełatwe zadanie, ale jeśli potrzebujesz motywacji, mogę zaproponować ci zapłatę. Miła niespodzianka, że ktoś tutaj obdarza umarłych szacunkiem. Dobra. Zaraz, chcesz, żebym ci przyniósł ich szkielety? Gdybym mógł, pochowałbym ich tam, gdzie leżą. Wiem, że to nieco makabryczne, ale jeśli nie wydostaniemy ich teraz, Redrick może zniszczyć to, co z nich zostało. Rozumiem, że nie powinieneś tutaj przybywać. Cóż, zamierzałem wejść tylko na krótką chwilę. Nikomu nie zrobił krzywdy, po prostu Lord Redrick zakazał wszystkiego, co ma związek z rozerwanym bogiem. Możliwe, że trudniej będzie to wytłumaczyć jemu niż tobie. To słuszna sprawa, prawda? I może trochę, można trochę zarobić. Dobra, mam kilka pytań. Dlaczego nie możesz sam tego zrobić? Cóż, próbowałem, przyszedłem tylko trochę, a już znalazłem się w opałach. Od bardzo dawna nie używałem broni. Okazuje się, że z czasem umiejętności zanikają. Ale zdaje się, że ty potrafisz o siebie zadbać. Kim tak w ogóle jesteś? Nazywam się Virtal. Mieszkam w złoconej dolinie po wystarczająco długo, by pamiętać czasy jej świetności. Pomagałem czasem w świątyni, przenosząc zapasy. To wszystko. Lord Redrick nie przejmie się faktem, że się tu kręcimy? Nie radziłbym mu o tym mówić. Kręcenie się w tym miejscu jest niezdrowe, ale jeżeli załatwiasz sprawę szybko i dyskretnie, możemy zająć się pochówkiem kapłanów bez wywołania afery. A jeśli tam może coś być bardziej wyrocznościowego niż stare kości? Prawdopodobnie. Nikt tutaj nie wchodził, odkąd świątynię zapieczętowano. Nie licząc mnie, a ja niczego nie dotykałem. A jeśli są tam jakieś kosztowności, możesz sobie wziąć. Proszę tylko, abyś wyświadczył mi przysługę, szukając klejnotów. Dobra, no to znajdę ich. Wobec tego będę twoim dłużnikiem, ale posłuchaj, świątynia długo była zamknięta i roi się w niej od różnych stworzeń. Że jednak zdołasz obok nich przebrnąć, kapłani pewnie byli na dolnym piętrze i zapewne nadal tam są. Kapłani mieli tutaj różne tajemne komnaty z przełącznikami na ścianach, świecznikach itd. Wypatruj ich i uważaj na siebie. Nie chciałbym wysłać kogoś po twoje szczątki.
Zaczekałem tu na schodach i będę cię upatrywał. Może w międzyczasie założę jakiś opatrunek. Okej. Myślałem, że będzie umierał czy coś, ale nie jest poważna rana. Dobra. Nie? Z większego dalszego gadania, zacznijmy się do roboty. Takiej awanturniczej roboty. Dobra. Co my tu mamy? Okej. Ognik. Dobra, ognia. Dobra, wystarczy. Szalinia niech przejdzie do otwarcia. Tak, już znowu zapomniałem pozmieniać opcję, ale cóż. Dobra, co Just masz? say the word. Poszukać trochę, czy czegoś tu nie ma ukrytego. Pergamin jest podniszczony, postrzępiony, a inkaust wyblakły. Jeszcze raz. W tych ciężkich czasach trzeba również wierzyć w siebie. Hey there. Dobra. Yeah. Co my tu mamy? Adra. Tak, to ten dziwny materiał. Okej. Dobra. Chciałbym sobie. Yeah. Że do czegoś nawet to może posłużyć. Jest w tej grze dosyć rozbudowany system craftingu. Rzemiosło, którego jeszcze nie dotykałem. Aż głównie nie mam potrzeby. Można jakieś mikstury sobie robić. Jedzenie. Jedzenie to nawet całkiem fajne można to robić, bo ono ma dużo lepsze właściwości niż te, które znajdujemy sobie. O, zręczność plus 1, percepcja plus 1. Moc plus 3, stanowczość plus 3. Także całkiem ciekawe rzeczy można to sobie zrobić. Ale crafting to głównie chyba myślę, że do zaklinania najlepiej jest zrobiony. Można dowolny przedmiot, na przykład podnieść jakość, dodać jakieś dodatkowe opcje ochronne. O, inne opcje. Tak, ale to jest coś, co Yeah. pewnie w późniejszej części gry będę się zajmował. Oj, misklik. Just say the word. Każde pomieszczenie będziemy tak sprawdzać, czy nie ma Just say the word. czegoś ukrytego. Notatka nowicjusza. Pergamin jest w dobrym stanie, ale atrament na nim wyblakł. Wydaje ci się czytać parę fragmentów dokładnego schronnego pisma. Ścięta pierwszym rytualnym. Rekoryka Obrika mówi wienie nawet dla tych mniał i uderzył największy dzwon jako pierwszy zamiast drugi. Reszta jest nieczytelna. Okej, to się nam przyda. Do jednej z zagadek. Tutaj. Gdzie zagadka Yeah. w uderzanie dzwonów. Dobra. Yeah. Akurat brakowało mi zestawu Just obozowego. say the word. Dobra, możemy pójść tam albo tu. Może pójdźmy najpierw tam. Okej. Troszkę więcej. Dobra, wy się rzucicie na niego, wy się rzucicie na Yeah. niego. O, jeden potrzebuje troszkę więcej siły ogniowej. Okej, chyba nas oplątali, co? Nie. Yeah. Nie wiem, co to za zielone coś. Dobra. Yeah. Kind of stuck over here. Wiecie co? Troszkę zgłośnię muzykę. To jest bardzo ładna. A chyba kiedyś przyciszyłem, jak grałem z kimś, więc dobra. Just say the word. Dobra, to możesz jeszcze rzucić jeszcze jeden. Dobra. Zacznijmy używać trochę zdolności. Chociaż nie są to poważni przeciwnicy, więc... Hey there. Ten cios ogniem jest kompletnie bezużyteczny. Jeżeli będę kiedyś resetował postać, na pewno się go pozbędę. Chociaż resetowanie postaci to całkiem droga zabawa. Duch.
Pobliskie kryształy rozjaśniają spękaną mozaikową posadzkę pomarańczowymi odcieniami. Pod odpowiednim kątem metaliczny symbol pod twoimi stopami lśni na złoto. Zauważasz w powietrzu migoczek, upalny letni dzień. Kurz i powietrze wydają się łączyć, w końcu pojawiają się przed tobą rzadka lśniąca mgiełka. Masz wrażenie, że w drżącym blasku widzisz chwilową chwilami sylwetkę mężczyzny, nakreśloną z grubszą powietrzem i dymem. Kim jesteś? Dźwięk twojego głosu wywołuje ruch. Mimo rozbłysków nagłym, oślepiającym światłem, po chwili znajdujesz się gdzie indziej. Twoje zmysły atakuje nagle fala strachu i chaos. Jesteś w kapitolu. W kapitularzu. Wśród licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych wchodzących do sali. Czujesz natłok ciał, kiedy prą do przodu, by słuchać wieści. Ich twarze odzwierciedlają taką samą rozpacz jak twoja. Niektórzy nowicjusze płaczą. Ktoś pogasił świece, więc pomieszczenie jest zaciemnione z wyjątkiem podium. Stoją przed nim dwie podświetlone od tyłu sylwetki. Mężczyzna krzyczy, jego głos jest pełen strachu, ale nie jesteś w stanie zrozumieć słów. Ale rektorka stoi spokojna, nieporuszona. Jeśli mam umożliwi wam przetrwanie tych mrocznych czasów, czujesz tę nadzieję, niczym iskrę w sercu. Gdzieś za tobą ktoś zaczyna śpiewać. Duch odrywa się od ciebie gwałtownie, z oszałamiającą siłą. Nagle znajdujesz się ponownie przed zniszczonym ołtarzem, słaniając się na nogach. Duch znika, również nagle jak się pojawił. Okej. Okay. To może była scena przed pacyfikacją świątyni, że tak to ujmę. Większość rysów twarzy tego posąga jest odłamana, podobnie jak część rąk. Okej. Okay. Ale muszę przyznać, że ta lokacja jest troszkę chyba w mniejszej jakiejś rozdzielczości wyrenderowana. Nie wygląda aż tak ładnie, chyba inne. Okej. Okay. No dobra. A, nie ograbiłem zwłok. Coż za niedopatrzenie. Ta, zdecydowanie tutaj musieli się zbierać jakoś wierni. A dobra. Nie przeskautowałem tego. Nie potrzeba. Nie ma w sobie potrzeby. Dobra. Skuldor. Czy natknęliśmy się na coś takiego chyba w lesie? Tak. Dobra, otworzyć ogień. Just say the word. Dobra. To ślepisz jego. Okej. Okay. No. To dużo się naklikałem. Dobra, co tu mamy? Ucho Skuldera. Nic wielkiego. Aha, okej, okay. Tworzyć ogień. Ślepienie. Dobra. No. Całkiem sprawnie może. Możemy przechodzić te walki, jeżeli nie ma zbyt dużo przeciwników. Dobra. Taką mam nadzieję. Dobra, co my tu mamy? Do jego wysokości pisze z bagien. Reszta listu jest pokreślona w kilku miejscach niedokończona. Jakiś miecz. Solidny miecz. Jednoręczny. Okej. Okay. Może się mu przyjrzymy. Porównaj. Jest dokładnie taki sam jak nasz, tylko że ma celność plus 4 i obrażenia plus 15%. Okej, okay, no to sobie go weźmiemy. A to do skrzyni. Sure. Dobra. Potwory archipelagu martwego ognia. Tego nie będziemy czytać. Jakieś bardziej... Wpisy związane z lokacją mogą się przydać. Hey there. Zwoje modlitewne pokryte grubą warstwą brudu i kurzu. A co tutaj mamy? Mikstura duchowej tarczy. Okej, okay, redukcja obrażeń plus 3. Koncentracja plus 30. Okej, okay, to możemy dać paladynowi. Właśnie, mam chyba sporo mikstur, które mam nieużywane. Mikstura regeneracji, to w sumie może się bardziej paladynowi przydać.
Wojownik ma standardową regenerację wytchnienia. Czas trwania aktywnych niekorzystnych efektów minus 2. Ok, powiedz, przydamy to również wojownikowi. A mikstura wytrzymałości. Ok. Będę musiał w końcu też pójść do kowala i posprzedawać złomy. Ok. A, fajnie. A, zwój wachlarza płomieni się tobie przyda. List rektorki. I grawerowany srebrny klucz. Rozumiem twoje obawy, siostro Nedro, ale najbezpieczniejsi jesteśmy tu, w świątyni. Cóż złego uczyniliśmy? Lord Redrick nie zaryzykuje swojej pozycji atakując nas, jako że zapewniliśmy tej wiosce znaczącą pomyślność. Wirtan jedynie blefuje. Dobrze wie, że to są czcze pogróżki i chce jedynie sprawdzić, abyśmy przestraszeni opuścili nasz dom. Mamy oddać złoconą dolinę heretykom? Wirtan również odegra w swoim czasie odpowiednią rolę. Nasza świątynia stać będzie długo po tym, jak po warowni Lorda Redricka powstanie jedynie żwir i pamięć. No okej, no w tym przypadku ta rektorka się chyba myliła troszkę. Wygląda na to, że Wirtan próbował ich jakoś ostrzec przed pacyfikacją i chyba mu się nie udało. Okej, okay, co my tu mamy? Łuk myśliwski. A, złom. Dobra, to jest z drugiej strony, więc... Co musimy się przejść. Dobra. Może ognia po prostu odpowiedź. No, ma jakieś grupowe ogłuszenie. Warto mieć to pod uwagę. Dobra, coś tutaj mamy. Szkolniki zajął się talerzami, ale stół wciąż porośnięty jest ciemnozielonymi płatami pleśni. Aha. Będę trochę na jadłodalnię. Co tutaj mamy? Zawalone kamienie pokryte są nurkami i szczelinami. Ślady szponów i odchodów wskazują obecność bestii. No na razie nie spotkaliśmy jeszcze nic poważniejszego. Auć! Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. A, dobra. Szkoda, że... Łoczyk nie podszedł pierwszy, dobra. Trzeba będzie uważać na to w przyszłości. Ale co my tutaj mamy? Granat. Zwój oplątania. Co to jest? Mały pierścień ochrony. Okej. Okay. Jak pierścień ochrony w D&D. Damy to jemu. Bo czemu by nie? Dobra, a ty możesz w sumie... O, już mamy dwa takie zwoje. W ogóle z nich nie korzystamy. Hey there. Okej. Okay. Razem złodziejka pójdzie pierwsza. Całkiem spora jak tu grupa jest. Dobra. Dobra. Okej, okay, o niego się nieźle rzucili. Ale na razie mu nic jeszcze za bardzo nie grozi. Jak sobie trochę podleczyć. A, jeszcze tam żyje. Okej. Okay. Tak, troszkę oberwał. O, znowu jakiś duch. Dobra. A, tylko tak się pojawił. Powietrze wypełnią giełka powoli łączące się bla bla bla, to już słyszeliśmy. Chociaż wzrok cię zawodzi, wyczuwasz wewnętrzną potężną energię, kotłuje się i kipi rozpaczą, która wydaje się wdzierać do twoich myśli, zalewając je, aż smutek wydaje się być twoim własnym. Niczym zająca fala energii, zmierzasz ku sobie i uderzasz w ciebie. Nagle znajdujesz się gdzieś indziej.
Przed sobą widzisz kamienny korytarz, jasno oświetlony blaskiem pochodni lśniących kryształów. Biegniesz naprzód, twoje kroki odbijają się echem od kamiennych ścian. Niezasznurowane w roztargnieniu sandały zsuwają ci się ze stóp. Znowu się spóźniasz. Rytuał rozpocznie się bez ciebie. Słyszysz bicie dzwoni i z radością rozpoznajesz znajomy, zniekształcony dźwięk prawej dłoni, oznaczający, że na nocnym niebie pojawiła się pierwsza z porannych gwiazd. Będzie świecić, dopóki nie zniknie w blasku świtu. Modlisz się żarliwie, by był to dopiero pierwszy dzwon, ale nie, a nie ostatni. Światła znikają, podobnie jak wspomnienie, kiedy twój wzrok wyostrza ducha już nie ma. Okej. Tak, nie potrzebne komunikaty. Nie wiem, co to było za aktualnienie. W sumie ten duch chyba nie miał nic ważnego do powiedzenia. Stiletto. Okej, zobaczymy to. Co to za broń jest? Już mamy jedno takie. Tak. Różni się od sztyletu tym, że ma obrażenia kłute zamiast ciętych. Zmniejszenie redukcji obrażeń. A to ma celność plus 5. Więc na razie sobie zostawimy tak jak jest. Chociaż w sumie ta celność jest mniej nam potrzebna, ona i tak ma mnóstwo celności. Zostawimy ją z dwoma stiletami. Stiletto, okej? Okay? Mhm. Z naczynia dochodzi silny zapach przypraw. Pozostałe wypełniają skrawy wartniki, nasiona zbóż. Okej. Okay. Dawno nie sejwowałem. Okej. Okay. Przedświadczenie odlokowane pierwszy. Charakterystyczny zniekształcony dźwięk pierwszego i ostatniego uderzenia wskazywał na prawą dłoń. A, właśnie. To była wskazówka do tej zagadki. Mamy trzy dzwony, które musimy chyba zadzwonić w odpowiedniej kolejności. Ale chyba mamy klucz. Więc w sumie nawet nie musielibyśmy rozwiązywać tej zagadki. Ale spróbujmy. Już możemy teraz otworzyć, ale nie pamiętam dokładnie, ale spróbujmy z tymi dzwonami coś zrobić. Tak, tutaj piszemy, że największy dzwon jako pierwszy zamiast drugi. Chwila. O, reaktorka Obrika mówi w nie nawet dla tych miał i uderzył w największy dzwon jako pierwszy zamiast drugi. Dobra. Tylko po co tu piszemy? Co tu znaleźliśmy? Wizja pokazała mi otchański rytuał związany z uderzeniem dzwony. Charakterystyczny zniekształcony dźwięk pierwszego i ostatniego uderzenia wskazywał na prawą dłoń. A właśnie, tutaj są jeszcze korytarze, których nie zbadaliśmy. Że tam będą jeszcze jakieś wskazówki. Póki co nie widzę, żebyśmy byli w stanie to rozwiązać. Ta notatka wskazuje, jako pierwszy trzeba uderzyć ten największy. A ten rytuał chyba mówił o jakiejś prawej dłoni. Dobra. Po kolei. Tak. Na razie nie spotykamy jakichś poważnych przeciwników. Draśnięcie. Tak, chcę zobaczyć, czy te płomienie, płomienne poświęcenie w końcu zada jakieś obrażenia od ognia. Kłute plus 3, 9 ogień. Może to zadaje, tylko to nie pisze.
Co tam? Dobra. Tak, właśnie. Arpiewska. Chyba nic tu nie ma. O, jest. Nie, to nie jest dodatka. Myślałem, że to kolejna jakaś dodatka. Dobra. Ja tylko prosiłam brata Edrika, aby wręczyć ten list, jako że rano wyruszę do nowego Heomar. Wraz z nim dotrze ta niewielka suma pieniędzy, jaką posiadam. Mam nadzieję, że załagodzi to niespodziankę mojego przybycia, jako że zamierzam za kilka dni wyruszyć jego śladem. Nasza wioska bardzo się zmieniła i choć nie chcę, abyś się martwiła, uważam, że pozostanie w niej nie jest bezpieczne. Wiem, że rektorka Obrika by tego nie pochwaliła, ale... Dobra. Ciekawe, czy jej się udało. Czy zdążyła przed pacyfikacją uciec. Okej, to wygląda na... Tak, właśnie. Wyraźnie widać, że to się odróżnia, jest renderowane. Okej, w następnym odcinku szukamy dalej wskazówek. Próbujemy otworzyć tą pułapkę z dzwonami, z nich chodzimy na niższy poziom. I może w końcu znajdziemy tych kapłanów pogrzebanych tutaj. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.